Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest drugi odcinek drugiego sezonu Planet Crafter i kontynuujemy nasze przygody. Proszę Państwa, mamy stworzyć wege moduł P1. Na to będziemy potrzebowali lód, żelazo oraz magnez, więc spróbujmy się tym zająć. Magnez już widzę, lód także. Dobra. I żelazo mam, ale może mi zabraknąć prądu ponownie. Coś tak czuję. Ale dobra, to najwyżej sobie tam zrobimy. Czy tutaj jakoś to będzie tak w miarę? O! Nawet się nic nie stało. Dobrze, nasiono Lirma, proszę Państwa. Mamy to. I teraz stwórz ekran postęp. Nie mam takiego ekranu tutaj. Ekran postęp. Czy gdzieś tutaj to będzie do odblokowania? Tak. Ale trzeba wytworzyć ciepło. Okej. No dobra. W takim wypadeczku przydałoby się troszkę... Aha, jeszcze jedna rzecz. Bo tutaj właśnie podgrzewacz P2. To tlen. Czyli więcej będziemy potrzebowali roślinek. No dobra. Wydaje mi się, że trzeba rozbudować naszą bazę. Oczywiście. I do tego celu przyda nam się żelazo. W dużych ilościach. No to ci, którzy już są na kanale jakąś tam dłuższą ilość czasu, to wiedzą, że ja to szerokopienny jestem. W związku z powyższym ja potrzebuję dużo miejsca do rozbudowy. Co z tym żelazem? No dobra, tutaj coś jest. Okej. Dobra. Elegancko. No, proszę Państwa, Planet Crafter, tak de facto, to dosyć długo był w fazach dopracowań i tak dalej. Oj, czy ja dobiegnę? Cholera. Troszkę za długo mi to zabrało czasu, za dużo. No i teraz będę musiał wytworzyć sobie te butle tlenowe. No i dobrze. I hopsa. A zatem, zobaczmy. Tutaj mam plecak P2. Będę potrzebował jeszcze krzemu oraz tytanu. Ale najpierw... A, to cholera. To woda się robi tutaj z tego. No dobrze, to nic. Woda się i tak przyda, bo za chwilę będę musiał się, przepraszam, napić. A z kobaltu robimy, dobra. A co to jest? Jetpack? Exoszkielet P1. Zwiększa pojemność wyposażenia. No to by się przydało też. Tak mi się wydaje. Ale najpierw plecak P2. Czyli jeszcze krzem i tytan. Tytan to akurat w dużej ilości tutaj jest. O, a krzem też widzę. No to w porządku. Piciu jeszcze nie potrzebuję, ale zaraz będę... Och, a no co ty. To zjedz to. Dobra. I teraz następująca rzecz. Jakaś skrzyneczka by mi się tutaj jeszcze przydała, tak myślę. O, niech sobie stoi. Czemu nie? Ten iryt bym wrzucił. I tak na dobrą sprawę to jedną butelkę wody też mogę tam wrzucić. I co jeszcze? Ja proponuję, żeby wrzucić to, co nie jest potrzebne. Tam magnez... Nie, wszystko na razie wrzucę, bo jak ja zdejmę plecak, to będzie problem.
Dobra, plecak muszę... muszę zdejmować, czy nie? A jednak nie. No i dobra, wspaniale. On się po prostu zamienia miejscami. Fajnie, co jeszcze mogę wybudować? Mogę, znaczy wybudować, no stworzyć. Krzem, kobalt, tytan i dwa magnezy. I będziemy mieli większy zbiornik tlenu, co się zdecydowanie przyda. Także... krzem, tytan i dwa magnezy i kobalt. Dobra. Nie ma problemu, kobaltu to nawet trochę więcej można by zebrać z uwagi na te kapsułki tlenowe. Dobra, krzem. Tutaj mamy tytan. Okej. Tu magnez. I teraz pytanie, czy ja o czymś zapomniałem? Sorki. O. Chyba mam wszystko, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra. Elegancko odblokowałem osiągnięcie na Steamie. Craft 10 items. No i teraz 200 możemy tutaj mieć. Natomiast mam jeszcze tutaj miejsce na ten egzoszkielet. Niski poziom czego? Wody? Spokojnie. Egzoszkielet. To jeszcze tytan, krzem i magnez. Dobra, ciśniemy. Ach, jak ja już się, kurde, nie mogę doczekać. Jak mi będą się surowce tutaj zbierały automatycznie. Co to było? Jeszcze chyba krzem tam był potrzebny, tak? Zaraz się przekonamy. O! Elegancko. I proszę bardzo. I teraz możemy montować jeszcze inne pierdolety, że tak powiem. Ja bym stworzył już tę kapsułkę tlenową. Natomiast co oni tam jeszcze chcą? Aha, żeby stworzyć ten ekran postęp. No dobra, kobalt zostawię tutaj, natomiast przyda mi się w tym momencie żelazo. Wezmę też jedną butelkę wody, bo tu już widać, że niestety, ale jest z tym dosyć duży problem. No i jak najszybciej wypadałoby dojść do momentu, aż będziemy mogli uprawiać własne roślinki. Cholera, jak to się tutaj, kurczę, z kontrolem się robiło? A, z kontrolem się robiło, dobra. Dobrze. Tak bym to może stworzył, jak na razie. Nie wiem, ile ja tam jeszcze mam tego żelaza, ale to chyba to już będzie za chwilę koniec. Tak, to już jest koniec. Napiję się wody. Tlen to ja sobie odnowię tutaj, ale jeszcze... A, chociaż. Tutaj wezmę wodę. O. I idziemy w takim razie na poszukiwanie żelaza, ale myślę, że w tamtą stronę można iść. O, tam widzę. No, żeby rozbudować bazę. To trochę miejsca będę potrzebował, żeby mieć więcej roślinek, żeby mieć więcej w sumie wszystkiego. Ja chyba coś tam zostawiłem też w kapsule. TI 532. Nie pamiętam, ile my potrzebujemy na ten. Na te nowe rzeczy. Dobra, mamy nasionka, słuchajcie, nasiono bakłażana i mamy nadstop. O, ja widzę, że nazwy tutaj się też pozmieniały, uległy zmianie. Nie mogę tego na razie rozebrać, bo nie mam odpowiedniego modułu. To by też trzeba było moduł taki na niszczenie stworzyć. Jeszcze mogę. Ten mi się kończy, więc trzeba powoli już kierować się z powrotem. Dobrze, i jeszcze jeden. Ciśniemy. Ciśniemy tam.
Ładny widok będzie. Na jezioro. Dobra, dobra, wiem. Pytanie, czy zdążę? No weź ty, no nie gadaj, że nie zdążę, no. Poważnie? No. Ach, rzutem na taśmę. Dobrze. Niski poziom pożywienia. O, to muszę to zjeść. No. Bardzo niedobra sytuacja. No. Dobra, nadstop to sobie zostawimy. Mamy troszeczkę żelaza, elegancko. Możemy tworzyć dalej. Rozbudowywać się. Którą ja stronę? No, chcę w tę stronę cisnąć. Bo później to mi to zniknie. Ja nie będę tutaj trzymał tego badziewia. Co się stało? Aha, bo tu kobalt jest. A ty niedobry, ty. Żeś mi tu na drodze stanął. O, no i takie coś byśmy tutaj mieli. W porządku. Chodźmy do schematów. Bo chciałbym tutaj zerknąć sobie. A, tutaj szafkę będziemy mieli przy 50 KTi. Natomiast panel słoneczny przy 1 KTi. Okej. To w takim wypadku przydałoby się jeszcze stworzyć wiertła. Teraz z tymi wiertłami tytanu bym potrzebował. Żelaza trochę mam. Tytanu nie mam. Ale to tytanu mamy tutaj pod dostatkiem, jak na razie przynajmniej. Jeszcze żelazo może być, kobalcik też zbiorę. I myślę, że jak będziemy mieli jeszcze większy ten plecak, nie? To będzie można ogarnąć temat odwiedzin jakiegoś statku, no bo to tam mamy statek, ale tam też mamy statek, no i właśnie problem w tym, że nie chce mi się ganiać w te i we w te, więc będę starał się dojść do tego, aby plecak ogarnąć. Tymczasem szybciutko postawię wiertła, bo ja tak już połowy tleru nie mam. O. Żeby przyspieszyć nieco tę terraformację. O. Dobra, wystarczy. No i oczywiście, tak jak przypuszczałem, prądu braknie. No ale to było do przewidzenia. Więc polecę odnowić przede wszystkim tlen. Sprawdzić jeszcze raz żelazo. Raz, dwa, trzy. Trzy sztuki, więc mogę trzy turbiny postawić. Jakoś. Eś, no właśnie. Się dziadostwo tutaj postawiło. Turbina wiatrowa. A, ale mogę tutaj postawić. Jeszcze muszę. No to z kontrolą. I na zapas. Trzecia. Teraz powinno mi troszeczkę tej mocy styknąć. No i co? No, idzie. Trochę szybciej przy tych wiertłach. Ale tak de facto to my to tutaj będziemy potrzebowali jeszcze skoncentrować się, proszę Państwa, na roślinkach. Zdecydowanie. A do tego to będziemy musieli chyba pokusić się o odwiedzinę jakiegoś tam statku. To jest co? Mikrochip przypinanie. Umożliwia przypięcie jednego przepisu. Naciśnij prawy przycisk myszy na obiekcie, by przypiąć jego przepis. Naciśnij ponownie, by go odpiąć. O, ciekawe. Kolektor wody atmosferycznej. No okej, to znamy.
Tutaj mamy plecak P5, ale to ło, zanim do niego dotrę. Optymalizator maszyn. O, znajdź i umieść w nim aktywatory, by zwiększyć wydajność pobliskich maszyn. O, to może być fajne. Biomasa, jasne. Rakieta rozsiewająca nasiona. Bardzo dobrze, bardzo fajne. Tutaj mamy pręt nad stopą. O, to już daleki, można powiedzieć, temat. Natomiast my potrzebujemy tak, plecak P3. Czyli tutaj terraformację 2,5 KTi. To nam będzie potrzebne. Za moment będzie panel słoneczny. I powinien być wydajniejszy niż te turbiny wiatrowe, ale ten chyba jest lepszy. Tak mi się wydaje. To jest drabinka wewnętrzna, natomiast tutaj będziemy mieli zbiornik tlenu P3 i na tlenie myślę, że skoncentrujemy się tutaj w EG-modu P2. Czyli jeszcze ciepło. No wszystkiego potrzebujemy, proszę Państwa, wszystkiego potrzebujemy. A zatem, a co to, nocka, tak? Nocka, dobra. W EG-modu. Kuźwa, muszę się rozbudować, no. O, dekonstrukcja, słuchajcie, czekajcie, chodźmy po magnes, bo... albo... czy ja nie miałem tutaj? O, wiedziałem, że gdzieś dzwoni. O, dekonstrukcja, tutaj latarka. Dekonstrukcja bardziej mi potrzebna jest. I teraz... O, cholera. A no właśnie, jeżeli ja teraz... Co będzie, jeśli to usunę? Ten moduł, nie? Oj, teraz to taka zagwozdka mnie dopadła. Bo ja tego wszystkiego nie dam rady przenieść, ale... Żelazo odzyskałem. No powiem tak. Jest temat do ogarnięcia. Okej. I tu już jakby nie mogę nic zrobić, ale spokojnie, wybudujmy sobie skrzyneczkę. Kuźwa, no nie gadaj, że skrzyneczka musi być na tym. Ej, ty ciapciaku jeden, ty. O, i mamy panel słoneczny. Wspaniała informacja. Wspaniała nowina. Dobra. Wal to tu. Okej. Na razie tak. Dobra, chodźmy. Cichutko, cichutko. Nie gadaj tyle. Dawaj tę roślinkę Lirma. No niestety ja muszę poprawić to wszystko, bo jak wiemy, to mi trochę nie wyszło. No. O. Dobra, i teraz. Postarajmy się to postawić równo. Na tyle, na ile nam pozwoli to wszystko tutaj. Bo ja nie chcę... Nie chcę mieć nierówno. Czemu ty mi to robisz? Czego jesteś taki niedobry? Czy myślisz, że to będzie równo? Zdecydowanie nie wisi aż tak w powietrzu. Wygląda nawet, że to... Chudźwa, ale od tej strony też powinno być równo. Dlaczego mnie to spotyka, no? Do góry. I teraz? No. Chyba... Dobra, tak chyba może zostać. Tu już... już to przeboleję, bo tam też będą szły te... siatki fundamentowe, więc nie ma problemu. Stryk i elegancko. No i teraz tak może być. Teraz tak może być. Dobra, ale my, po pierwsze, musimy się napić. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. No to mam jeszcze trochę żelaza, ale to jest żelazo, które odzyskaliśmy, więc my nie możemy sobie o tak o pstryk i to wykorzystać, tylko trzeba po prostu tego żelaza jeszcze zebrać. Ponieważ będziemy robić dodatkowe siatki fundamentowe i dodatkowe jeszcze pomieszczenie. Czy my mamy okno? O, jest okno kapsuły mieszkalnej. No to wspaniale. Żeby nie było jak w trumnie jakiejś.
Dobra, elegancko. Bardzo dobrze. No dobra. Dostawmy w takim razie jeszcze dodatkowe tutaj te siatki. Czemu nie? To trzeba stąd zabrać i siatka fundamentowa, stryk. Okej, okay. Odnowimy tlen, żeby nie było. Elegancko. No i czy ja mogę postawić? Mogę postawić jeszcze. O, teraz mi się będzie ładnie snapowało. A nie, tak jak było. Kobalt by mi był potrzebny. I z tym akurat, przynajmniej na razie, jeszcze nie ma problemu. 1,20 KTI, no dobra. Sobie tak trochę więcej tego zbiorę. No i będzie można okno postawić. Znaczy postawić. Bardziej wstawić. O, proszę uprzejmie. I czyż nie jest przyjemniej? Myślę, że jest przyjemniej. Proszę Państwa, będziemy musieli tutaj zrobić takie... Może nie tyle centrum dowodzenia, no bo to wszystko to będzie centrum dowodzenia, ale zrobić taki kącik, gdzie tymczasowo będziemy składować różnego typu rzeczy. Niski poziom pożywienia. No co ja ci na to poradzę, synu? Jesteś pasi brzuchem, to nie moja wina. Natomiast trzeba będzie też więcej wierteł, więcej wszystkiego w sumie. Tak de facto. I muszę odbudować to, co zostało zniszczone, czyli pierwsza zasadnicza kwestia to warsztat P2. Na razie niech sobie tutaj stoi, nikomu nie przeszkadza. No właśnie, i teraz tutaj tymczasowo również będzie wege moduł. Ten, podgrzewacz to iryt jest mi potrzebny. Okej, okay. Aż tyle to raczej nie, ale... podgrzewacz, proszę uprzejmie. Dobra. I chyba tymczasowo ekrany tutaj powieszę. Czyli ekran... Aha, że... Poważnie? Żelaza nie mam. No dobrze, żelazo. A teraz weź szukaj wiatru w polu, synu. A, jest stosunkowo blisko, więc dobrze. Dobra. Jeszcze tutaj po drodze, elegancko. 1,35 KTI, wspaniale. Żarcie się kończy. O Jezu, ja naprawdę muszę zacząć uprawiać roślinki, kuźwa. No i dobra. I co to ja chciałem zrobić jeszcze? A, ekrany. Dobra. To ekran tutaj machniemy. Czemu nie? Chociaż, z drugiej strony, jakby dać go tu. No nie? Miałbym go w sumie blisko. I pod spodem to tutaj na schematy. Biureczko by się przydało, ale to później nad tym będziemy pracowali. Ekran poziomu energii. Nie będę go na razie robił. Potrzebne są inne rzeczy. Tu rośnie te nasiono Lirma i tak będziemy sobie tutaj powolutku działać. Jak na razie mamy jeden moduł rozbudowany. O jeden moduł rozbudowany. Mamy okno, mamy różne inne rzeczy. Więcej wierteł, więcej energii. No i trzeba oczywiście stworzyć ekran postępu, ale do tego czasu to jeszcze trochę. Ciepła trzeba więcej wytworzyć. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.